Nie wiem, czy to zobaczycie, chyba teraz to widać. 37,2. No, jakoś takoś. No, to cóż, dopadło nas jakieś wirusowe szaleństwo. Zobaczymy. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Jak widzicie, komuś temperatura podskoczyła. Dokładnie to Michasi, ale już wszystko jest pod kontrolą. Wczoraj było jeszcze więcej, 38,5. Także Gripex poszedł w ruch i już jest lepiej. Nie wiem, co to jest. My z Markiem czujemy się dobrze. Natomiast, no wiecie, no, w dzisiejszych czasach to może być wszystko. Ale ja chcę coś tu dodać. Specjalistę teraz. Uwaga, bierzemy go na tapet. Ja się czuję dobrze, ponieważ ja dziennie rano jem dwie kapsułki tego, jak się nazywa? No to podziel się, Trano. Dwie kapsułki Trano, ale szanowne panie nie chcą, bo Michał się nie lubi tego. Michał, marzenie też co nie smakuje. Ale to nie chodzi o smakowanie, dwie. No to musisz zmusić. Teraz mi brakuje przez dwa dni, nie jadłem, to się przyznaję. Aczkolwiek jutro muszę zapasy sobie znowu zrobić i dalej będziemy jeść. Także ja to non stop jem i jest, słuchajcie, sikadafą. Tak, no to gratulacje. To już wiem, co działa. Czyli co na odporność. A ja, słuchajcie, pamiętam, jak jeszcze mój tata był mały, to mówił zawsze, że Tran to było najlepsze, co mogło być na wszystko, na odporność. No a nie tam żadne, nie... wiecie. No i też w dzieciństwie to spożywałeś? Nie. No widzisz? Dlatego chorowałeś. Tylko, że wiesz, za moich czasów to się jadło łyżkami, a teraz to się je w kapsułeczkach, więc nic nie czuć nawet. No bo to było w postaci takiego syropu jakby bardziej, nie? W butelce. Nie, no olej, bo to taki olej jest. Olej Tranta z ryby. A tutaj patrzcie, tam się szykuje zmywarka, bo musi być porządek. Słuchajcie, bo na szklanek dziennie idzie tyle, że głowa boli, nie wiem. Dziennie dwie zmywarki szklanek. No bo ty tyle pijesz, co chwila nową szklankę. No, nie wiem. Dobra, a popatrzcie, co tutaj już przygotowane, 4 pudła, owoce, jajeczka muszą być w temperaturze pokojowej, więc już czekają. I będzie szykował się deser na kanał Gotujemy. Ja wam tylko powiem jeszcze tak krótko o tych 4 pojemnikach, bo w każdym z nich jest wiadomo coś innego. To już się z tym noszę, żeby kupić sobie coś takiego, no, żeby nakleić tutaj naklejkę i napisać sobie mąka, sól i tak dalej. Ale jakoś do tego nie doszło, ponieważ no, niczego takiego nie znalazłam, a nie chcę naklejać zwykłej taśmy, kartki. Ale i taśmy. Można takie specjalne. A chciałabym, żeby to było takie, coś takiego fajnego, co? Marek tam ma pozę. Co na przykład przy przecieraniu się nie będzie odklejało i będzie takie estetyczne. Na razie powiem wam, że daję radę i rozpoznaję, że... No to jedźmy po kolei. To jest na pewno mąka pszenna. To jest na pewno mąka, o, już inna, ziemniaczana, kartoflana, czy jak to tam, skrobia. Tak, no to jest ewidentnie i też widzicie cukier, biały kryształ. Ale wiele razy Marzenka, słuchajcie, a czekajcie, a to jest cukier puder. Także, no faktycznie ja już to mniej więcej rozpoznaję i jak Michasia używa, pokażę się wam, to też jej mówię o tym, żeby próbowała sobie, czy tam upewniła się, czy to, co chce dosypać, jest mąką, czy czasami nie jest cukrem pudrem, bo może też się tak zdarzyć. Natomiast tak jak wam mówię, no ja też czasami muszę jeszcze skosztować, ponieważ nie jestem do końca pewna, ale może kiedyś pojawią się tam jakieś napisy, a jak nie, no to... To napijcie się wody. Woda jest idealna. Woda idealna, dobrze. A my zabieramy się za gotowanie. No, kto będzie gotował, ten będzie gotował. Ale ja ci powiem, że jest nawet taka kampania, pij dużo wody, 1,5 litra dziennie. A ja dużo piję wody. I jakoś tak powinno się minimum wypić, także... No. No, znaczy polecam. Ja tego nie liczę, ile litrów piję, ale wiem, że piję dużo wody. Mhm. Także. A ja to wam powiem, mam z tym różnie. Czasami jest tak, że piję jej dużo, faktycznie, i to zauważam, a czasami tak, że szklankę. Słuchajcie, jak się robi ciepło, to ja na przykład już w ogóle nie piję herbaty. No jedynie na śniadanie, tam wiecie, trochę pół kubka. No, a to co jest pijesz? Ja wodę głównie piję razem. Wodę? Nie lubię. A przepraszam, taki napój, który robisz tam z nie tego no, kawy czegoś? To wypijam średnio dziennie 3. No. No ale to jest też jako woda. Tak, to jest jako napój, no dobra. Ale z wodą, no na wodzie, a na bazie no tak, czego jest? Ale chodzi o to, że jest, wiesz, to nawodnienie. A co do tego, to są takie specjalne, jest taka metkownica i ona ładnie drukuje też, może takie coś sobie nie, zafundować. Nie, no to już takie inwestycje. Ale wtedy to nie schodzi, to jest na lata. Tak? No dobra, coś pomyślę, chyba że wy macie jakieś pomysły, to też mi piszcie. Można taśmę obkleić markerem szczerze. Nie, właśnie nie chcę tak. Nie? Nie. No. A teraz zobaczcie, jak to w ogóle powstawało. Więc to już widzieliście, ten element. Mianowicie to jest płyta MDF o grubości 6 mm. I przymocowane są listewki po to, żeby stworzyć taki ramiak. I teraz
Tu jest przygotowane takie wcięcie. Będzie montowany LED, czyli podświetlenie. Tu po całym obwodzie. Jak to będzie zamontowane, to na całość, słuchajcie, za chwilę przyjdzie trawa. Przyjdzie trawa, już idziemy po trawę. Przygotowana trawa, o popatrzcie. Ta trawa będzie takerami przymocowana do... O, tam się coś pierze. Trawa będzie przymocowana takerami do tej płyty MDF. No i na tym będzie zamontowane to, co już mieliście okazję widzieć, czyli kwiaty i LED. LED oczywiście w formie tego neonu, tak żeby fajnie wyglądało. Oczywiście ja na ten moment, kiedy to jeszcze zanim montuję tego LEDa do końca, nie wiem, czy będzie hello, czy będzie... co to było? O, good vibes. To Michasia zadecyduje, aczkolwiek będzie to wszystko tak przygotowane, żeby można było to zmieniać i podmieniać. No, także tak to się tutaj będzie za chwilę tworzyło. No i popatrzcie, kolejny etap już za nami, mianowicie LEDy są zamontowane, sparowane z aplikacją, oj, trawa mi leci. Tak się to mniej więcej prezentuje, tu wam pokażę od tej strony, o, wszystko pięknie z ikalafu, jak się to mówi. Oczywiście kolor będzie można zmieniać, dowoli, bo to są Philips Hue LEDy, za chwilę bateria mi tu padnie. Także teraz będę montował na tej powierzchni tu tą trawę. I zobaczymy po prostu, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie, co przybyło na moim balkonie. Bluszcz, palemki, które były w pokoju. No i tutaj zasadzona lawenda. Zobaczymy, co z niej powstanie. Na razie ziarenka wsadzone, podlane troszeczkę do takiego torfu i no zobaczymy, czy to wyjdzie. To jest w sumie takie podłoże uniwersalne. Torf to źle powiedziałam. I tak się to prezentuje. Zobaczymy, czy lawenda mi wyrośnie. I wracamy teraz. Uuu, a tu co się dzieje? Co to za kolor? No, słuchajcie, konstrukcja się tworzy. Który się wam bardziej podoba? Neon. Jeżeli tak to można nazwać neonem. No neonem to nazwijmy. To jest LEDowy, wiecie, to nie jest takie jak miałaś. Good vibes, czyli takie dobre myśli, takie pozytywne myślenie i hello. Mnie osobiście się podoba ten. No, ale bo... Michaśka chce na razie ten, ale to będzie tak zrobione, że będzie można zmieniać. Tak? Także już domyślacie się, co to może być? No pewnie, pewnie niektórzy tak. Piszcie, ten... który wam się podoba ten neon. Czy to, czy ja to? Ci powiem, że w zależności chyba od sytuacji i ten jeden i drugi może się podobać. No ale ważne jest to, że można zmieniać. Widzisz? Najważniejsze jest to, że właśnie funkcja będzie taka... Jak się kupi trzeci, to na trzeci można zawiesić. Że będzie można sobie zmieniać w zależności od tego, co się akurat... Czy mamy hello, czy good vibes nam towarzyszą. Także fajnie to wygląda. Aha, to będzie tak zawieszane. No dobre, dobre. O. No pięknie. A tu na razie to... A ci tak powiem, tak smutno na tej trawce zielonej. Powiem wam, że tu jest problem, bo to ma dosyć duży tutaj element taki sterujący. O, musiałbyś go... można przyciemniać. A pokaż. No i zrób na maksa teraz. Nie wiem, tego nie widać w kamerze, ale ten napis tak naprawdę jest taki błękitny, niebieski. Wiesz co, ja wiem, czemu w kamerze nie widać, teraz będzie go widać. Tak? No, uwaga. O, widzicie? Teraz. Bo ja chyba złe miałam ustawienie, ale... A teraz ciebie nie widać, ale już cię widać. Fajnie to wygląda, podoba mi się. Mnie bardziej hello, ale rzecz gustu. Najważniejsze, że można wymieniać i super. No to dobra. Marek do dzieła. A tu jeszcze, słuchajcie, lemoniada, sama cytryna. Michaśka pije. A my dzisiaj się musimy dowitaminizować. Ze względu na wzgląd, jak widzieliście na termometrze, ale temperatura spadła, także spoko. Na dworze rośnie. Na dworze rośnie. I to dobrze. I oto jest sofa przywieziona. Raz, czekajcie, dwa, trzy, cztery, pięć części w sumie. Tak się to prezentuje przed złożeniem. No i czekajcie, jak to tu wygląda. Króliki są tutaj, klatkę trzeba gdzieś tutaj przemieścić. No i mniej więcej gdzieś tutaj w tym terenie ta sofa stanie. Teraz ją z Markiem sobie rozpakujemy, zmontujemy i zobaczymy, jak będzie się prezentowała. Oczywiście wy też to zobaczycie. Ale coś jakby nie było. Mili panowie. Tak? Chociaż mieliśmy problem ze znalezieniem. Znaczy, tą firmę znalazłem przez czysty przypadek w internecie i powiem wam, że rewelacyjni panowie.
wnieśli, znieśli. No na tym to polega. O, niekoniecznie, ale naprawdę bardzo mi... Ja wam powiem tak. To jest firma transportowa, no i faktycznie chyba wiedzą, że mają, wiecie, wnieść, wynieść, znieść. Przeprowadzkowa. Ale pan sam powiedział, bo ja mu mówię, że mieliśmy to dosyć duży problem, bo już kiedyś pisałem do różnych firm internetów i się okazywało, że potem nie byli, wiecie, nawet nie odpisywali. A on mówił, bo jak znaleźli lepszą robotę. Tak, a panowie w ogóle biorą 150 zł za godzinę przeprowadzki, bez względu na to, co, ile, także za godzinę 150 zł. Także... No i na przykład, gdyby mieszkanie przeprowadzać całe, czy tam dom, czy... Ale bardzo fajna, porządna firma, powiem wam, dwóch młodych panów, rewelacja, sikrafon. A mnie w ogóle zdziwiło, bo ten pan właściciel, szef powiedział, że czasami nawet jest tak, że ktoś po prostu umówi się na jakieś zlecenie. No to nie przyjedzie. I po prostu nie przyjedzie, bo wiecie, coś no na przykład... Wpadło. Tak, tydzień wcześniej na przykład się umawiacie na zlecenie, no i ktoś nie przyjeżdża, bo w międzyczasie mu wpadła lepsza jakaś fucha, no i jesteście na lodzie, nie? No to jest dla mnie takie nieodpowiedzialne, bo wiecie, nie? Bo można czegoś nie wziąć, po prostu nie chcemy tego wziąć i tyle, ale nie, że się z kimś umówisz, a potem się okaże, że ten Marzena w ogóle też mi wczoraj... Pisałeś do nich, ja mówię, no umawiałem się ja z nimi, nie? Ja lubię potwierdzić. Ale nie, bo do pana pisałem, nawet było po 20, pan odpisał, a George jaki nerwowy, co ja mu się stało? Ja już kończymy gadanie, ja już jestem co ciekawa. No George'a, puścimy go! Georgiuś! Marek, nie, koniec za gadania. Chwilę, bo nie będę tu, ja powiesz. Ja już jestem ciekawa, jak to będzie się prezentowało. Ja wiem, co zrobię. Widzowie pewnie też. Nie zrobiliśmy tego, bo nie ma przebitki, jak jest pusto. Ale zresztą tyle filmów było, jak jest tyle, pusto. Tyle, tak. No, już wiecie, że tu było pusto. No jak tak wyglądało, to teraz bierzemy się do roboty. Ja się muszę ogarnąć i muszę przebrać takie. I zaraz, zobaczycie. Może tak zrobię. W tym miejscu zaraz stanie sofa, tylko zrobię tak. Pstryk! Popatrzcie, już wszystko skręcone, złożone. Teraz tylko czas, żeby to ładnie poukładać. Tak się prezentuje całość. Mam nadzieję, że fajnie. Co, Marzena? Bardzo fajnie. Ja nawet powiem szczerze, że mnie ta kanapa może tu zniknąć. Ona jest dosyć taka mała, nie? Wydawało się, że to będzie większe, nie? Bo my mamy inne porównanie, bo tamto mieszkanie, tamten pokój, gdzie ona stała, on jest zupełnie inny. On ale jest też dużo jest mniejszy. Duży. No, ale bez porównania. Natomiast... No, ja powiem, on jest szerszy niż ten. Szerszy. I ja już tutaj widzę problem z klatką, aczkolwiek... Nie, ja nie widzę problemu. Nie, ona tu nie będzie, Marek, z przodu. Ona musi być nie przodu. Będzie tu? Nie, one tu będą miały ciemno przy oknie, fajnie tam bezpiecznie się czują. No, no to Rupę różnie nie zobaczy świata poza tą norką swoją. Zobaczy, spokojnie. To najpierw to złóżmy, a potem... Ja muszę cię wziąć na obiad. Moje róbcie tam będą siedziały. No nie wiem, nie wiem. Dobra, spoko, zobaczymy. Spoko. Popatrzcie. George, agent numer jeden, kombinuje, patrzy, coś mu nie pasuje tu. Jak tam, George'uś? To nie jest to miejsce. Rupert zamknął się w klasie, ale wiecie, nie ma kocyka swojego, bo jest w praniu. A tu Marzenka. Zobaczcie, jak się prezentuje. Nareszcie mamy sofę. Jest nasza sofa. Rogóweczka, to chciałem powiedzieć. No rogóweczka, czy tam... Narożnik. Narożnik, sofa, nie wiem. O, no. Spoko wygląda, ja ci powiem. To znaczy, ja może się odsunę, bo to tak może... nie wiem, czy to kamera oddaje, jak to tutaj powierzchniowo jest. Zajmuje trochę miejsca, no... Ale popatrzcie, wszędzie można dojść bez problemu. Tu można dojść, otworzyć okna, można umyć ładnie. Tu można wszystko zrobić, także... Jest jeszcze sporo miejsca i stwierdziliśmy, że na razie chyba obejdziemy się bez tak zwanego stoliczka kawowego. No, więcej miejsca jest na pewno. No tutaj ten jeden element, jak tutaj, jest tutaj ta jakby część, no troszeczkę tu jest taka wyczuszona. No bo ta skóra była, wiesz, wysiedziona. I może, wiesz, pod wpływem jakiegoś... Ja tam spałem zresztą. Użytkowania. A ona się wyrówna, także no zmiany są duże i jest no, dużo wygodniej. O, widzicie go? Ten agent, ja wam powiem. On już był na kanapie, bo on w starym mieszkaniu, nie? W starym mieszkaniu też sobie na tej kanapie przesiadywał. Także fajnie jest, podoba mi się, a jeszcze wam powiem, co Marek zrobił na balkonie. Rewolucja. A tam rewolucja. No słuchajcie, lekko jest ogarnięte, no. Jest lepiej niż było.
To nie jest to, bo wiecie... No ja uważam, że te krzesełka są takie średnio wygodne, nie? Ale to jest, wiesz, no na razie, żeby nie były w komórce, tam i nie graciły. No, tam nie graciły, to... To wiecie, tutaj na razie stoją i można sobie przysiąść na chwilę. Stoliczek jest tak wyniesiony, bo to jest ten nasz, który był tu zawsze w pokoju. Teraz już go tu nie będzie, z racji faktu. No właśnie, trochę zmian, trochę kwiatów. Zobaczcie, przywiozłam swój kwiat. Taki piękny. Czekajcie, to się nazywa. Jezior teściowej? Nie! Nie? Nie mówimy tak na to? No właśnie, filodendron, nie wiem teraz znowu. Ja już mówiłam tę nazwę, ale to nie wiem, czy to jest to znowu. Dobra, nieważne, nie znam się na tym, także... Tak to wygląda, oceńcie właśnie, piszcie komentarze, jak myślicie, czy to była słuszna decyzja, żeśmy właśnie tą naszą sofę z starego mieszkania przywieźli tutaj. Czy pasuje, czy uważacie, że to był dobry wybór? No, myślę, że króliczkowi nie za bardzo się podoba. A ja słuchajcie, tylko w słowo marzęce wejdę, mianowicie tu nie miało być klatki, miało być tam, ale tam jest rano tak duże słońce, że króliki by się męczyły, a tu mają naprawdę sikalafon. No, ja osobiście jestem mniej zadowolona, ponieważ no, dla mnie tutaj tak na wejściu taki rozgardiasz. Ale karton docelowo zniknie, zabaweczki nie muszą być wszystkie. Jest na swojej miejscóweczce. Stało się. To jest jego miejscóweczka. I słuchajcie, jeszcze wracając do sofy. Jak Tom George ząbkiem sobie przygryzie, to się nic nie stanie. A on ma swoje miejsca do gryzienia. Ale on jest naprawdę zupełnie inny królik niż ten czarny. Rupcia to jest inny. George jest ogólnie bardzo odważny i bardzo szalony. Czasami to jest ryzykant życiowy. Ale parę sprawdza. Ale no, on chyba wyczuje, pomimo tego, że sofa jest wymyta, odkurzona i tak nie dalej. Nie wytrzyła się przez pół roku. I właśnie, nie miał do niej dostępu przez pół roku. To myślę, że takie dla zwierzęcia takie zapachy. Ale jego... on się naciąga do tego kwiatka. Nie, tylko mi nie próbuj obgryzać, także widzicie? No, czyli jest, zaaklimatyzował się, sofa się przyjęła, także wszystko jest okej. A my dziękujemy Wam za oglądanie. Koniecznie dajcie łapkę w górę, widzimy się w następnym vlogu. No i cóż, to już sofa zostaje z nami. To na razie, pa! George, tylko mi nie gryź! On ma, słuchajcie, jeszcze jego miejscóweczka to jest też chodzić po tym oparciu. Prawda, George?